Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dziękując Ci, Panie Jezu, za ten czas spotkania i modlitwy, możliwość modlitwy, spotkania z Tobą w ciszy. Prosimy Cię, abyś otwierał każdego z nas na to słowo, które nam dajesz, to wydarzenie tej prostej, ubogiej wdowy, którą stawiasz nam dzisiaj przed oczyma. Pozwól nam odkrywać wielkość małych rzeczy, naszego ubóstwa, pokory. Pozwól nam w tej Ewangelii zobaczyć coś więcej. Pozwól, niech to słowo rzuci też światło na nasze życie, na to wszystko, co czasami wydaje nam się za małe, za słabe, zbyt trudne, które na to wszystko, czego czasami w życiu nie doceniamy. Gdy mamy pokusę tego, żeby mieć więcej, chcieć więcej. Ucz nas też dzięki temu Słowu cieszyć się rzeczami małymi, tym wszystkim, co mamy. Niech Maryja prowadzi nas w czasie tej modlitwy, daje łaskę dobrego spotkania z Tobą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Stolicą mądrości, Święty Ignacy. Posłuchajmy Ewangelii według Świętego Marka, 12 rozdział, wersety od 38 do 44. I dalej głosił im swoją naukę. Strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, chlubą pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozorów odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, na swoje utrzymanie. Wdowy przewijają się dosyć często w Biblii, w Piśmie Świętym. Status wdowy w społeczeństwie izraelskim był bardzo niepewny. Często wdowy nie miały środków do życia. Były też narażone na wyzysk. Często też wdowieństwo było postrzegane jako nieszczęście. Też było tak, że śmierć małżonka i to bycie samemu w późnym wieku było traktowane jako kara za grzech. Chociaż już Stary Testament nakazywał troskę o wdowy i sieroty jako te najbardziej bezbronne w społeczeństwie. Chociaż prawo nakazywało troskę o wdowy, to jednak często zdarzały się przypadki nadużyć wobec wdów. Wdowy najczęściej musiały polegać na dobroci innych, liczyć na życzliwość innych, opiekę ze strony przywódców ludu. To jest bardzo ważne, żeby na początku tej Ewangelii zobaczyć, jaki w ogóle był status wdowy w tamtych czasach. Że wdowy to były takie kobiety, czy taka grupa społeczna, którą było bardzo łatwo wykorzystać, bo one były najbardziej bezbronne. To, co Pan Jezus mówi już na początku tej Ewangelii, objadają domy wdów
i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Dlatego też trzeba zobaczyć, nim zobaczymy, co zrobiła ta wdowa, trzeba zobaczyć, kim ona była. Że to też był ktoś, kto być może był już wiele razy przez kogoś wykorzystany, oszukany. A mimo wszystko zobaczcie, że ona przychodzi i daje, dzieli się, bo ona gdzieś w tym wszystkim widzi coś więcej. Dlatego też wdowa to jest dla nas taki obraz, czy każdy z nas może w tej wdowie się odnaleźć. I spróbujmy dzisiaj na tej modlitwie przyjrzeć się i odnaleźć siebie w tej wdowie. W tej jej takim życiowym nieszczęściu. Ewangelia nazywa ją ubogą. Można by przypuszczać, że dopóki żył mąż, to z tym utrzymaniem nie było problemu. Co się do tego ubóstwa doprowadziło? Coś takiego się wydarzyło w jej życiu, że ona dzisiaj uchodzi za ubogą. Ale z drugiej strony właśnie na nią Pan Jezus zwraca uwagę. Dlatego też spróbujmy w tej kobiecie z dzisiejszej Ewangelii odnaleźć siebie w tym sensie, co my gdzieś tam może straciliśmy w swoim życiu. To też można w wymiarze duchowym czuć się jak wdowa. Mieć poczucie jakiejś straty. Czegoś albo kogoś. Z drugiej strony też zobaczmy, że do tej jej ubóstwa jakaś była droga. Podejrzewamy, że ona nie zawsze była uboga. Ona nie zawsze była biedna. Tak samo jak jest jakaś droga i była jakaś droga do tego, jacy dzisiaj my jesteśmy. Coś się w tym naszym życiu wydarzyło, że dzisiaj jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Z tym, co w nas dobre, w tym, co w nas trudne. Wiecie, ten moment, który popisuje nam dzisiejsza Ewangelia, to jakby już pewien finał drogi. Spróbujmy też zobaczyć, ile wcześniej się wydarzyło w życiu tej wdowy. Ile ona musiała przejść. Ale też w tym znaczeniu też spróbujmy zobaczyć swoją drogę. Ile ja przeszedłem już. Ile w naszym życiu się już wydarzyło przez ten czas. To, co było dobrego, i to, co było trudnego. Ale ostatecznie finał jest taki, że to wszystko doprowadziło ją do tego, że otrzymała tak naprawdę największą nagrodę. Gdy Jezus woła wszystkich uczniów i mówi: patrzcie na nią. To jest wzór. Ona dała najwięcej. Nie tylko z kieszeni, ale w ogóle z siebie. Dlatego też w tym duchu spróbujmy zobaczyć i docenić siebie, ile my dawaliśmy z siebie, walcząc o pewne rzeczy. Wcale nie musimy, że to nie trzeba patrzeć na to, czy to wszystko wyszło w życiu, czy nie wyszło.
Jak się patrzy ludzkim okiem na tą wdowę, no to dwa marne pieniążki wrzuciła, to znaczy po ludzku i nic nie wyszło. Skończyła jako uboga wdowa, najniżej jak się tylko dało w społeczeństwie. W oczach Jezusa ona jest największą, ona odniosła największe zwycięstwo. Tak samo popatrzmy na nasze życie. Ile my pewnego wysiłku włożyliśmy w co najwięcej, w walkę o co? Ile serca włożyliśmy w pewne rzeczy? I to niech to będzie naszym największym bogactwem. Ile było tej walki o siebie, o swoich bliskich. To nie chodzi o te dwa pieniążki tylko. To chodzi nie ile wyciągnąłem z kieszeni, ale ile dałem z serca. I każdy z nas sobie przyłoży to do bardzo konkretnych sytuacji naszego życia. Wiecie, też ten obraz wdowieństwa, to też jest bardzo ciekawe, że ona wiele straciła, ale to też takie, jest taka strata w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to znaczy, że ile to ją wszystko kosztowało i ona wcale nie bała się ponieść tej ceny. I sama ma niewiele i dalej daje, nie? I dalej daje. Już mogłaby dla siebie zachować, bo sama nie miała na swoje utrzymanie. Ale ona nie umie nie dać. I tak czasami, gdy my czasami pytamy, ile jeszcze? Ile jeszcze razy, ile jeszcze cierpliwości, ile jeszcze razy trzeba prosić i tak dalej. Ale też z drugiej strony pomyślmy i zobaczmy, czy my tak samo hojnie umiemy być dla siebie. To też jest ważne. Czy tak samo umiemy być hojni dla siebie, bo to łatwo jest dawać komuś. Ale czasami nie potrafimy zauważyć siebie w tym wszystkim. Sobie dać czas, sobie dać jeszcze jedną szansę. Sobie dać trochę więcej miłosierdzia. Więc w tym znaczeniu niech każdy z nas spróbuje się odnaleźć w tej wdowie. Co ja mam z tej wdowy? Dlaczego Jezus ją pochwala? I mamy dwa pieniążki, które wrzuca. Jezus siada w pobliżu miejsca, gdzie składano ofiary, czyli na dziedzińcu, do którego mieli dostęp wszyscy. I wokół całego tego muru było rozmieszczonych 13 pojemników, czyli tych skarbon. Zwężone były u góry, szerokie dołem, czy takie stożki. Było ich prawdopodobnie 13. Nawiązywano w ten sposób do różnego przeznaczenia ofiar. Zwykle było tak, że ofiarodawcy deklarowali wysokość składanych ofiar, ich przeznaczenie. Kapłani natomiast kontrolowali wartość wrzucanych monet. Często ogłaszano wielkość ofiary, intencje. I była ta 13. skarbona. 13. skarbona, która służyła do składania ofiar, czy byśmy to nazwali, spontanicznych. I tak naprawdę bez intencji. I do tej 13. skarbony wrzuciła ta kobieta. Ona nie miała żadnego interesu wrzucać tych pieniędzy. Taka, wiecie, taka ofiara bez intencji. To nie znaczy, że zmarnowana. Oczywiście wtedy uważano, że im większa ofiara, tym większe błogosławieństwo. A tym bardziej Jezus,
kieruje uwagę nie na największe ofiary, ale na najmniejszą ofiarę ubogiej wdowy. Więc okazuje się, że staje się ważne to, kto rzuca, a nie co rzuca. Ta suma wrzucona przez wdowę była bardzo mała. Dlatego w tej Ewangelii wcale nie musi chodzić o dwa pieniążki, a bardziej chodzi o to, że to wdowa uczyniła. Bo gdyby rzucił kto inny te same pieniądze, to już nie byłoby to samo. Oczywiście mogła jeden pieniążek zachować dla siebie, drugi wrzucić, tak jak się to często rozumie. Ale ona nie wrzuca i odchodzi. Jakby chciała być niezauważana, żeby nikt jej nie widział. Ale Jezus umie wszystko wypatrzeć. Jezus potrafi zobaczyć wszystko, tak samo jak potrafi zobaczyć wszystko w nas. To jest bardzo ważne, że my wiele rzeczy nie potrafimy w sobie zobaczyć, a Jezus to widzi. Dlatego często tak uparcie nam pewne rzeczy chce pokazać. Przez wydarzenia, ludzi, rozmowy, różne doświadczenia. Wiesz, to trochę to wygląda tak jak ta wdowa, by ona nie chciała widzieć, że wrzuciła, to po prostu rzucić, odejść. A Jezus jakby zatrzymał ją, mówi: zobacz, ile wrzuciłaś. Zobacz, co zrobiłaś. Doceń to, co uczyniłaś. I teraz okazuje się, że ta świątynia, przed którą składano te ofiary, pieniądze, że ona, ta świątynia potrzebuje czegoś zupełnie innego. Tam nie chodzi o pieniądze. Jezus, zatrzymując się przy wdowie, on to pokazuje, że ten Kościół nie potrzebuje pieniędzy w pierwszej kolejności. Ten Kościół potrzebuje ludzi takich jak ta wdowa. To jest bardzo ważne, że jest rozstawionych ileś skarbon, nie, różne ofiary, no bo potrzeba utrzymać świątynię. A Jezus mówi: ta świątynia tego nie potrzebuje. Tak samo jak też warto w tym kontekście zobaczyć, czego tak naprawdę ja potrzebuję. Czego ja tak naprawdę potrzebuję? Czego potrzebują moi bliscy? Bo te dwa pieniążki pokazują, że może wcale nie chodzi o to, co nam się wydaje, że chodzi. Czego my od siebie nawzajem oczekujemy? Dwa pieniążki to jest nic. Największym bogactwem tej Ewangelii staje się kobieta, człowiek. I to ten najbardziej ubogi, samotny, taki, który o sobie myśli, że ja się do niczego nie nadaję, nikomu nie jestem potrzebny. Pomyślmy przy tej Ewangelii w tym znaczeniu: nie kto mi jest potrzebny, kogo ja potrzebuję. Ale postawmy sobie pytanie inaczej. Kto mnie potrzebuje? Nawet jeżeli w przekonaniu żyjemy, że a co ja tam mogę? Kto mnie potrzebuje?
właśnie Ciebie, takiego ubogiego, taki ubogi, jak ta wdowa. W ilu sytuacjach wymawiamy się tym, że ja nie umiem, ja nie dam rady, to mnie przerasta. Kto mnie potrzebuje? Bez żadnych zbędnych kalkulacji. Czy dam radę, czy nie dam rady. I dwa pieniążki mogą się okazać majątkiem i skarbem nie do przecenienia. Tak, ta Ewangelia tak trochę faktycznie ona wynosi takie nasze ubóstwo na szczyty. Takie ciągłe swoje myślenie o sobie, co ja tam wart jest. No właśnie dlatego, że nie jesteś nic wart, będziesz wzorem. Dlatego, że jesteś jak ta wdowa, ostatni, bo tak o sobie często myślimy, no to będziesz pierwszy. Bo jakby spotkanie z Bogiem idzie przez serce człowieka przede wszystkim, przez ubogie serce człowieka. I ostatnia rzecz i podpowiedź w tej Ewangelii. Tę Ewangelię czytamy przy końcu roku liturgicznego, to zwróćmy na to uwagę. Uboga wdowa jest ostatnią postacią, którą Ewangelia stawia nam przed oczyma, przed męką Pana Jezusa. To jest ostatnia osoba, o której mówi nam Ewangelia przed śmiercią Pana Jezusa. Uboga wdowa. Później już tylko będzie męka i śmierć Jezusa. Po tym. To jest taki też obraz, zapowiedź tego całkowitego oddania się Bogu, jaką uczynił Jezus w ofierze swojego krzyża. I to bezgraniczne zaufanie Bogu. Oddam wszystko i tak wierzę, że będę żyć. Tam jest mowa o tym, że ona oddała wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Czyli generalnie ona już nie powinna mieć z czego żyć. Czyli powinna umrzeć z głodu. A dzieje się przeciwna rzecz, że oddaje, a żyje. To jest z Jezusem. Umiera, a żyje. Czasami to, co nam się wydaje, że nas zabija, może nas zabić, może się okazać dopiero początkiem nowego życia. Dlatego nie każde ubóstwo, nie każde nieszczęście, nie każda przegrana w życiu musi być końcem. Czasami dobrze, że oddamy to, co nam się wydaje, że miało nam pomóc przeżyć. Dzięki temu, że to oddaliśmy i zaufaliśmy Panu Bogu, zżyjemy. Otóż każdy z nas musi sobie jakoś tak konkretnie przełożyć do swojego życia. Są takie rzeczy, co do których dobrze, że się z tego pozbyliśmy. Dobrze, że czasami, że Pan Bóg nam coś zabrał. Nam się wydawało, że to jest niezbędne do życia. Ale okazuje się, że bez tego można żyć. A może w końcu dopiero dzięki temu, że to straciliśmy, zaczęliśmy żyć. To też już tam wydźwięk trochę, brzmi to tajemnica krzyża. Wszystko inne, cokolwiek widzimy w tym takim krótkim wydarzeniu, ale jakieś bogatym, to nie będzie też takie dla nas do modlitwy, jako pomoc do modlitwy, żeby to przemodlić, przeżyć razem z tą wdową, co się tam wydarzyło. Czas ze świadomością, że patrzy Jezus. Ona jeszcze nie wie, że Jezus patrzy, a On już patrzy. Co my się jeszcze wiele rzeczy możemy nie wiedzieć,
Ale Jezus już wie, już On patrzy, On już widzi. I to jest ważne. Wielu ludzi może nie widzieć, nie doceniać tego, co się dzieje, co robimy. Ale ważne, żeby żyć i teraz modlić się w tym przekonaniu, ale On już widzi, On patrzy.